Ty, Travis! No? Dochodzimy do Ośki, haha, dochodzimy. Mega śmieszne słowo, co nie? No tak, no mega... Aleś ty... Pomijając, że musieliśmy się zatrzymać na maka przez ciebie. No, głodny byłem o... Jezu, ty jesteś taki głupi, stary. Yo. Siemano. Tam? Elo. Zrobiłem auto. Elo. Gratuluję. Moje najszczersze kondolencje. Dodałem... Możesz zerknąć, sobie chodzi. Co, nagrodę chcesz teraz za to? Nobla. Nobla nie chcesz? Generalnie tak. Jeśli jest tutaj przyklejone ładnie, to w sumie nieważne, nie chodzi o to. Tutaj po prostu na dole było odczepione, takie jakby zawieszenie, takie co było, nie? A to chyba ten rozwalony, bo kupiliśmy śrubkę, dwa. Parę śrubek, drugi też zrobiłem. No dobra. To dobrze, no. Była tu policja w ogóle. A, to niech se spierd***a. A, dobra. Weź tam pójść do kupaka, mi ci kilka stówek sypnął za to. Nie, ja nie chcę kasy. Ty, Darek, o, porywam cię. Tam na dół młodziaka nie wpuszczaliście. Nie, on tam już sprzątał, wszystko gotowo nam. Kurde. Nie, nam nowy robił. Słuchaj, jest taka sprawa, bo no mnie i Rudego zawinęła policja. Tylko, że nie zwykła policja. Uciekliście? Nie ma szans, sorry, wjechało nam jakiś nose czy jakieś inne gówno. No. I w skrócie tak, mi zawalili auto za tą akcję na, wiesz, na, pamiętasz tą akcję na... Jak to było? Ale udowodnili ci to, że byłeś, że robiłeś tą akcję, czy nie? No, jedynym dowodem było to, że mam to auto w papierach wpisane. No to jaki prawem ci to zabrali? Nie mam pojęcia, no. Ja już tak się wkurzałem na nich, ale dobra. I jest gorsza sprawa. Z jednej strony, że przecież ty tam byłeś i oni teraz powiedzieli, że masz się sam zgłosić. I stąd młody. Już siadę, nie? Ty weź go. Dobra, co podać? Dobra, chodź Darren na dół. Co podać? Ja tutaj wodę. To ja tylko powiem coś. Ty, Matthew, Simon. O. No, weź, tam... jak na dół, to go nie wpuszczajcie jeszcze. Nie schodzisz na dół. Ci go tam na górze, kurwy. No i... No. Szukają ciebie i twojej bety. Więc ja bym ci proponował jakieś zmiany w becie. A nie w sobie też przypadkiem? No, może fryca być zmienił. Mieszkuję przez ciebie. Oj tam, czepia się szczegółów. Wiesz, że... Może zmienić fryzurę, jakąś brodę może... Więc... Właśnie zapuść brodę. Zaszczepcę, bo zdrowie. O. I operację plastyczną na niedorobionego Chińczyka. Dobrze. Znam taką osobę? Znam, akurat jak widzisz... Siedzi po moje prawo. No najlepsza firma tutaj w kraju, jak widzisz, trzyma się już 22 lata, tak? No, no masz jakąś, nie wiem, bazę, to, a to twoja baza? To z nią? No mam. No i co z nią, ona tam dalej stoi? Stoi, ale nie byłem tam dawno. Dobra, a masz coś innego oprócz tego? No nie wiem, czy mogę ci mówić, ale mam. Dobra, to powiedz mi to. No mam, no to ty mówię, że mam, nie? No to powiedz gdzie, albo zaprowadź po prostu. Powiedz, chociaż, dobra, teraz. Ja mam jakiegoś czystego dupczupa na ogonie, to może lepiej, nie? No to co? Chyba trzeba na chwilę przystopować. Ja się drodym zajmę ammunition, a ty zmień betę i siebie. Nie, ty mnie zmienisz, pomaluję się. Dobra. Pomalujesz już, mnie. Już się ty zmieniam? Nie. Jakieś żądania? Chcę mieć chyba paszka. Już, dobrze, już. A mam w ciebie strzelać, no dobra. No dobra. To dalej! Ja sobie chyba na chatę przejdę, bo mam no niedaleko. Stary... Myślisz, że mogę jechać tym BMW teraz, czy nie? Ja myślę, że powinieneś jak najszybciej zdając się nim. Prawie mam, chodź no. Chwilę, co? No a bejsbola. No powiedział Travis. W ogóle siemano moi drodzy, witam was w kolejnym przepięknym odcinku z życia kryminalisty. Na tym kanale bardzo formalne przywitanie, bo bardzo formalnie się dzieje w naszej serii. Bardzo ciężkie trasy nastały. Bo ja generalnie śpiewam u Nation i w sumie nie mam gdzie, bo tutaj też nie ma miejsca. Mogę u ciebie w garażu przeklimać jedną noc i się wyniosę od razu. Dzisiak. Średnio mam. No dobra, chodź, zaprowadzę się na jedną nockę. Dobrze, a mogę u ciebie w łóżku pospać? No, wywalić ci z kolby? Ale ty w garażu, a ja w łóżku. A wywalić ci z kolby? Ale ja nie mam kolby, ja mam japę koniu. Dobra. Przepraszam. No. Czy mogę jakąś robotę jeszcze? No to zagadaj z chłopakami, ja właśnie zmywam się. Masz tu mopa i zapier... tam bar czyścić. O, to pewno. Caritas. Pytasz o robotę, no. To masz. Dobra, chodź Rudy. Dobra, moi drodzy, i co, jest tu jakiś... Przepraszam bardzo. A to co? Czym my dojedziemy? Nie, przejdziemy przy blisko mieszkania. No chyba cię boli coś, przecież ja tyle biegałem. Wiesz, ile to trzeba... Chodź tu szybko. Zostawcie po prostu w górę i bij się z kolei artystycznego, bo wspomniałem o tym wspomnieć. Zaraz od razu wspominam o tym. Stary. No. Cudniesz. Dobra, widzimy się za tydzień. Stary, dawaj. No. Dobra. No moi drodzy, minął tydzień i no... O, na tej tygodniowej bieżanie. Już tutaj. A,
Nie wiem, tam nie możemy wjechać. Co cię wzięło, żeby biegać tydzień temu? Nadal mam zakwasy. Nie, czekaj. No, a sobie rozplątał dready i dzisiaj już idziemy odebrać E-klasę. E-klasę. Dzień dobry. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? No ja po E-klasę już, no, dostałem informację, że mogę ją odebrać. Aha, okej, to ja bym prosił panów tutaj o dowód osobisty tutaj właściciela pojazdu. Proszę bardzo. Też mogę dać tutaj. Dobrze, dziękuję. No, wiecie, moi drodzy, ja taka... muszę sobie wszystko zweryfikować, proszę tutaj zaczekać. Dobra. Ja wrócę tak za 5 minut. Okej, dobra. Napiszcie, widzowie, co robimy z włosami, bo mamy rozplątane długie, więc możemy kręcić co nich jakieś dready. Stary, to w ogóle dowiedziałem się, że to jest E-klasa. Powiem ci tak. No, czas nas goni, ziomek nie przychodzi, a E-klasa to E-klasa. Właśnie... W ogóle wiesz jakie info? No. Betę z Sandy mam swoją. Kurde, jak utarg z tego. Ammunition. Miałem ci dać. To dawaj. Dobra, no, zobaczymy no, ile da mi dup, czysty dupczup. Do tego, widzowie, jest odliczona już kasa za ratę. Towar. To jest z tego, co widzę, do opłaty parkingowej będzie $50. No dobrze, już tutaj rzucam. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Tutaj jeszcze prosiłbym o podpisanie. Jasne, dziękuję. Okej, to jeszcze proszę tutaj dokumenty od pojazdu i wszystko inne, co dobrze. Tutaj są zarekwirowane. Do widzenia. Życzę miłej drogi. Dalej, no brakowało mi tej fury. Mhm. Ale... masz tu do tutaj ci dam. Dobra. Ale no przyznaj, że te takie spacerki z chaty do... Jak się nazywa? Lamination były dobre. No ujdzie. Pół godziny spacerku. Ile rzuciłeś tam? Słucham? 9 kafla? Mhm. No klasa, stary, a to jest już podliczone, tak? Tak. Tam, to dobra, kurczę, moi drodzy, klasa. W ogóle sobie gadaliśmy z Rudym i wnioskowaliśmy, że miesięcznie z Ammunition będziemy wyciągać koło setki, ale do tego będziemy musieli odjąć 35 tysięcy jakoś za lokal, franczyzę plus towar, czyli wychodzi 65 do podziału, czyli miesięcznie 32 kafle. A, stary, przydałoby się może ten, może jakoś, nie wiem, wykupić albo wynająć kolejny lokal od Ammunition, bo przydałoby się mieć strzelnicę. Tak, ale stary, widziałeś tego ziomka, co mamy śledzić, bo tydzień temu go ostatni raz widziałem, jak już odjechaliśmy i albo się dobrze skubany ukrywa, albo coś nie jeździ za nami. Co to jest GPS? No, po betę. Chyba tak, kurde, taki ładowalony ten Merol, tak szczerze. Fajnego masz Merolka. Fajne jest, to jest tego, on jest w AMG. No kurde. Stary, w ogóle nie zdążyłem nim zrobić speed testa. Robimy? Możemy. No, zobaczymy, moi drodzy. Nowa stawia, to co robimy? No, po maksa? A, no też. A myślisz, że ile pociągnie? Ja obstawiam... No, dwie paki. Do 200 się zbliży, ale nie przy... Ja myślę, że 230. No, to ja myślę, że nie przekroczy 200. To co, zakład tysiaka? No, po dolara. Kurde, prawie mnie debil z walną. Dobra, moi drodzy, zobaczymy. O, stówę. Dobra. 100 tysięcy? Dobra, siedzi. Nie. Kurde. Jak ludzie jeżdżą w tym Los Santos? No stary, no. Zawsze tak jeździli. O, policja? Oj, ta. Dobra. O, teraz można, panie, przestawać. Pod presją. O, dwie paki, już byś przegrał. Ej, niedobrze. 230, nie, 225. 230. 230. Vmax. Na prostej, bo z górki to wiadomo, że więcej, ale 230 Vmax. To o stówkę, tak? Aha, 100 tysięcy właśnie. O! 100 dolarów. Do kieszonki. Dobra. No ja nas dalej się już po. Ty miałeś tam skręcić. No. Dobra, tam nie narzekaj. A co ja nas... Pojedziemy troszkę jedną drogą. No trzeba tego Merola przetyrać. No dobra, a w ogóle ile masz przebiegu? 28. 28 tysięcy? No, bez mało, ale... Czym on tam jeździł? Przecież to jest jakby odzioła. No nie, no mało, to pewnie jakiś kolektor, który się zbierał. Kolektor? Kto to jest kolektor? No kolektor aut, coś takiego, no. Kolekcjoner, o. Debilu. Dobra, kolektor, kolekcjoner. To kolektor. Samo, to samo. Ale nie ma czegoś takiego jak kolektor, jest lektor. A lektor czyta i w ogóle. Tak? Skąd to wiesz? No bo jestem mega mądry. Wow. Chcę ci przeczytać. Nie, ja tu włączę Heimal Hellas. Nie, taką nutkę ci przeczytam, dobra? Nie, Heimal Hellas. Ja jestem Aga Seksicika z Podkolina. Taka duża. Czyli szkoda nie wypina. A wywalcie z tego auta. Heimal Cedas, otwórz drzwi obok kierowcy. Heimal Cedeus. Nie działa ten twój Mercedes, słaby coś jest. No. Zobaczmy, jak twoja bata będzie jeździć, jak wyląduje w wodzie. No, ale to jestem trójka, nie?
No to takie gówno, nie to żart. Ramiałeś się z chłopakami spotkać. Fajnie, że chwilę działa to ten twój Mercedes. Hej ma Mercedes. Hej ma Mercedes. Dziwna ta bufalka, nigdy takie auto tutaj nie jeżdżą. Właśnie mi się dało, że miało policyjki. No i w sumie ja, ty mnie wywozisz, przecież stary to zawieszenie. No to, co? Coś nawet nie dotykał i tam kupotyka też. Człowieku, ty chcesz mnie wprowadzić. Ale mówiłem ci, jedź dobrą drogą. Jedź nie. Ten wie i lepiej. No bo trzeba było policji uciec. Nie no stary, to jest na bank policyjka. Tak. Nie, serio mówię. No i wiem, bo odpaliła te sygnały. A, jest. Co będą, jak coś to nie słyszymy, dobra? Dobra. Bo już ta muzyka nam leci, moi drodzy. Na luźnej gumie jak bandzi, wygrałem sobie walki. Jak lubisz cię podziami, to cię zapraszam na dziarki. Mam za sobą mnie normalny chłopak. Limona, pakiet nie bita jak patrz. Nie bita. No i zapomniałem, stary. Tam kurczę, nie pamiętam. O, jest tu ktoś. O kurde. Czy to twoja wybranka? Nie wiem. Zjedzie pan na pobocze? Jestem. Dobrze. O, już siedzi w samochodzie. Co za debil. Dobra, weź iść tam do pili tego deala. Dobra. Cześć. Twoje transmocne uniwersum. Ja po auto. Dobry wieczór. Dobry. Dobry, dzień dobry, ja po auto. Proszę pana, prawo jazdy, dowód osobisty poproszę. Szwardzo. Dziękuję. No co? Mamy. Mamy od naszego hakera. Na raty. San Andreas State Trooper. Zobaczymy, moi drodzy, co mi tu wlepił. Jezu, jeszcze się rozpadało. Jakiego... Panie kierowco, czy zna pan powód zatrzymania w ogóle? Nie. Już pana nie zatrzymali się do kontroli. Jakie zatrzymanie, jak wy dopiero tutaj jeździcie? Pan zostawi kolegów, no. Pani odejdzie. Ale jakie? No, no to nie słyszeliśmy, przecież muzykę mamy głośno. Każe pan tak coś jak SB Mafia Bunga? Nie, jak pan ich zostawił, mówimy się. No i widzi pan, co brudno od deszczu, bo zaczęło padać. No po prostu nieszczęsny zbieg okoliczności. Nieszczęsny zbieg okoliczności, tak? A ten nieszczęsny manewr, uderzenie w ścianę, co pan o tym powie? A widzi pan gdzieś tu jakąś ryska? Bo ja nie. No, wie pan. A to dokąd pan w ogóle jedzie? Do Los Santos teraz. Do Los Santos, dobrze. Nie wiem, czy w ogóle mogę pan tak. Pan trzyma ręce na kierownicy, poczeka w samochodzie, ja wypiszę cytację, podpisze pan mandat, no i będzie pan wolny. Mega Sigma. A ile mandat? Zaraz się pan dowie, dobrze? Sprawdzę w certyfikatorze. Dobrze. I widzicie tego ziomka, co kopie auto? Panie kierowco, z tym dzisiejszym zostaje na pana nałożony mandat o wysokości 5000 dolarów, a co do punktów karnych, otrzymuje ich pan dzisiaj 8, za nie zatrzymali się do kontroli drogowej i niebezpieczna jazda. Może... Otrzymuje pan mandat, tak, tak, a czy jestem wolny? Mowy. Dobra. Przyjmuję, bo tam za mną jakiś... Co? Nie, przyjmuję. Dobrze, przyjmuję. Skablujemy na niego. To pan mi tutaj podpisze, kopia proszę... pana oryginału. Tam... oryginał pisze, pana kopia dla mnie. To pan tam za mną jest takie auto, ktoś kopał właśnie. Jeżeli mają państwo kamerkę z tyłu, to polecam sprawdzić. Dobrze, to się sprawdzi. Jak zgasimy sygnalizację, to może pan odjechać i że następny raz pan tak nie szalał. Dobrze. No, to mam nadzieję, że się nie zobaczymy, panowie. Do widzenia. Kudem tak. Oj tam nie zazraj się tym policjantem. Nie wiem, czy pojedzie. Nie no, nie pojedzie tam. Dobra, to lecimy, moi drodzy. To było close call. Dobra, lecimy tam, bo jeszcze nie będę was tu zanudzał jakimś zbędnym p***niem. Zgubiliśmy policję. Tak się żyje w Los Santos. 5 kafla mandatu trzeba będzie zapłacić na komendzie. Albo internetowo chyba też się da. Nie jestem pewny. No zobaczymy. Lecimy na Amunation. No rady, dojeżdżamy, moi drodzy. W sumie to nie wiem, jakiego czorta jechaliśmy tutaj. Bo i tak gdzie Amunation jest zamknięte, więc idziemy powiedzieć do domu, żebyśmy po prostu przejechali się na Ośkę, bo to będzie po prostu najlepiej. Yo, przecież stary, się zamknęliśmy. No właśnie, dawaj na Ośkę. Dobra. No, takie są widzowie głupie decyzje w tej serii. Król! O, tutaj! Czy niego... Dobra. Chyba coś za nami widzowie jedzie.
Tak mi się wydaje. No co ten Rudy robi? No to UBT skasuje szybciej niż Niemca. Raczej, no nie wiedzie tutaj, no. Siema, szefu. Siema. Cześć, cześć. O, do loku wróciłeś? No musiałem. O, proszę bardzo. Kurczę, no papierosa? Proszę. Elo. Papierosa. To papierosa. No chcesz? Masz? Dać? No ma. Tak. Skąd wy go kurwa wzięliście tak w ogóle? Ze szkoły? Nie, zajebiście, nie? Ej, ale... Postaraliście. No. O co im chodzi, nie wiem. O kurde! Co to jest? O kurde, co to jest za limona? Wiesz jaka to... Ej, właśnie, to będzie rejestracja limona. Podoba mi się. Trzeba zmienić rejestrację. Bungie dzisiaj słuchaliśmy. Zmienić wam, czy nie? No to nie nasze auto, to nie moje auto, to się go pytaj. Zmienić rejestrację? No to go się pytaj, czy on chce. To jest jego fura. Ja ci mogę zrobić. Może coś zmienić. A to na limonę zmieniasz? Limono, M-pakiet nie bita jak pasa. Weź, bo uszy bolą, człowieku. Ej, ja to przyśpiewam. Mogę wam chórek zaśpiewać. Jezus Maria. Dobra, panowie, jadę. Trzymajcie się. Aha. Dobra, moi drodzy, ja jadę, bo się umówiłem na spotkanie. Do widzenia, szefie! Good night! Good night. Good szefie, to źle brzmi, dobra, ale umówiłem się na spotkanie z Aidenem, którego jak już możecie dobrze znać, po prostu. Yo, dwie mamy nawet na dupie. No to ciekawe. No co, lecimy na Mirror Park, bo chyba tam Aiden jeszcze mieszka? A my do jego garażu skoczymy? No, może skoczymy do tego garażu, tak będzie chyba najlepiej. To będzie większa szansa, że go spotkamy. Zobaczymy, czy ktoś tam jest. A jak nie będzie go tam, to po prostu pojedzie się na jego chatę na Mirror Park. No moi drodzy, dojeżdżamy już. To czemu oni nie dojeżdżają? Przecież na czerwonym w Stanach można jechać w prawo. I pytanie, czy ktoś tu jest, czy nie. Chyba pusto. O, bym trafił. Sio. Co ty się ubrał, jakbyś miał jechać na 50. wojnę światową? Już byłem. Aha, no dobra. Słuchaj, jest taka sprawa. To co tam zajeżdża za wiadukt? Nie mam... to w tej sprawie jestem. Od tygodnia siedzi mi Fib na dupie i no, pytanie do ciebie, czy byś w stanie coś pomóc. Oj, coś ty zrobił, że Fib się na to... Ja też nie mam pojęcia, tak szczerze. No, może bym coś dał radę zrobić, ale może być... No, ciężkie to na pewno będzie. No dobra, no ale jakbyś cokolwiek dał radę zrobić. Mogę póki co jakoś poniekąd zmniejszyć ich częstotliwość, jak za tobą jeżdżą. To by się przydało. Ale to... jakbym ogarnął ich na miary, co nie? To byłbyś, ogarnąłbyś ich na miary? Jak ich zabijesz, będą mieli potwierdzenie, że coś z tobą jest. No dobra, no ale jak powiedzmy, ogarnął ich na miary i pewnej nocy by umarli, ja bym normalnie był w chacie. I ktoś by ich zabił, to nie ja. Po prostu ktoś. No to wtedy jakbyś miał alibi, to może jeszcze by ci się tak nie dobrali, ale jak mogą też to podpiąć pod wynajęcie kogoś przecież. No tak. Czy ogarnęliby, że mam ich dane. Dobra. Ich dane to jest akurat najmniejszy problem, bo to jest po prostu zapanie. Mam sobie 200 do 9, 400 dokładnie. Dobra, nie wiem, no teraz podpiącą mi się na dupę, nie mam pojęcia co robić. Jednego jakbym teraz nawet złapał, to mógłbym dać radę nawet teraz, bo... Aha, no to ty się tym baw, ja się tym nie bawię. Odłóż broń! Ja się tym widzowie nie bawię. Nie wiem pojęcia czy... Nie wiem czy jest sens bawienia się w to. Boisz, wysiadaj sam... Kurde! Dobra, nie mam pojęcia co robić moi drodzy, nie mam pojęcia, jestem totalnie zgubiony. Tego w ogóle nie było w planach. Idź z rękami w górze. Co? Teraz. Dzięki za pomoc, mało. Ci na pewno już ci nie będą przeszkadzać. No ci na pewno nie. O, sorry! No, tego w planach, moi drodzy, nie miałem i się niezłe szambo odwaliło, więc muszę spierdzielać jak najdalej, bo takie gówno się wylało. Muszę do chłopaków jak najszybciej pojechać, bo no teraz Fib będzie miał... Będzie mega cięte na mnie. Strasznie cięte. Te, pany! Pany, uspokójcie się, dzieci nady, bo jest problem. Jaki? Bo pamiętasz, jak wtedy mnie zatrzymało tych dwóch rudych? To spotkałem się z Aidenem. A, no. I taki ziomek. I postanowili na nas wjechać, no i w sumie musieliśmy ich zastrzelić. Więc mamy dwa trupy teraz, federalnych, na głowie. Nie, no to powiem ci. Ej, możemy ich usmażyć i zjeść. Ja pierdzielę. O,
Ja muszę coś z Merolem zrobić. Ty ten młody żyje, czy nie? Nie. No, został znokautowany, nie. Ty żyjesz? Myślałem, że to jest dobre 20 minut. Moc. No, on jest tak lepszy. Dobra, Darren, to póki mamy chwilę wolnego. Nie, on ma oczy, jakby zginął. To musimy mojego rola zabrać tam, gdzie ty tą betę zrobiłeś. Po twoje miejsce. Co? No musimy jego Merola zabrać. Ale ja to zrobiłem w swojej innej bazie. No to zabierzemy tam. Mhm. No. Taki, bo on nie... No i jedziemy. Mogę się karnąć w twoją betę. No. No i drodzy, lecimy, no. Szczerze. Sytuacja elo. Lecimy. Teraz wracamy do Arena, bo kurde, to może być jedna osoba, która może nam pomóc w tym momencie, tak szczerze. Kurczę, piękna limona. Dobra, moi drodzy, dojeżdżamy już tutaj na miejsce. Nie widzę żadnych radiolek, więc od razu wjeżdżamy tam. Kurczę, ale w ogóle miejscuwa! No, fiu, fiu, moi drodzy. Niezła miejscuwa, porównując do tej klitki, co była. Nieźle, trzeba to zwiedzić. Kurczę, co to jest? No, mindfucka na ryju. Jest strefa, nie no, zawalista miejscuwa. Stary! Halo. W tym co tej klitki, co miałeś, to kurda, all inclusive. Tylko nie ma tu ludzi, nikogo, bo nikt nie ma w sumie. Ej, powalone. Teraz wszyscy będą wiedzieć. A tu co? To zamknięte. Kibel? Nie powiem ci. Nie no, z 5 baniek lekko. 30 to może za dużo, ale 5? Na spokojnie. Nie. Tyle. No to co, ile? Wystarczająco mało. Chyba. Tak, mi było stać. Tak, chyba wraty kolejne rzecz wziąłeś. Ta bazę podziemną, gdyby lubi, gdzie ja bym wraty. Bazę. Dobra, trzeba coś z tym rolem zmienić. Nie słyszysz? Trzeba tego... Włosów nie. Ty gdzie ty masz włosy, stary? No rozplątały mi się dredy. Ale tak jakby... Włosów ci tak po środku, przedziałek, tak? Tak. Nie. Coś taki akustyczny middle part. No tak. Dobra. Od czego zaczniemy? Od wyglądy tablicy chyba najprostsze jest. No i co, sorry, dobrze, teraz starsze okliny jakoś nałożyć. Czekaj. O. Pamiętasz, jak byliśmy w bazie, nie? No. A wcześniej, tej no. Starej mojej już opuszczonej. No. I odkryliśmy wtedy... Podsłuchy. Takie. No. I sobie jedną wziąłem. I no. Jakby zostawiłem ją tam. Odpiłem no. Sobie do mojego telefonu. Coś mi piszczy, że jakiś rur wykryto, ale... To idziemy tam? Nie wiadomo, czy ktoś jest nas, ale nie wiem, jak też możemy się upewnić, nie? Ja w bagaju mam ciuchy swoje. Ale nie chcę tym jechać, bo ja bym tylko w ciuchy. Dobra, mam tutaj ciuchy. Tutaj na tylnie siedzenie. Dobra, pyk. Dobra, moi drodzy. Pewnie Rudy coś tam już robi. Tak, minęły... Zajęło nam to 2 godziny jakoś, tak mniej więcej. Bo doklejanie, znaczy no, przyklejanie tego wszystkiego i tak dalej, robienie. No i co, jakiś ruch wykryto w starej bazie Darena. Trzeba to sprawdzić. Jak coś to, wiesz, tam maski jakieś są itp. itd. No, jak zwykle znowu zaczyna padać. Ale ta pogoda, stary, ci powiem do sądu, to jest niezłe gówno. Myślę, taka pogodowa na przykład. Znaczy, dziwnie to wygląda. Tak, ale wiesz, to jakoś dziwnie tak wygląda. No dobra, a co, nie masz żadnej kamerki w tej twojej bazie? No nie, no tam jest tylko ten, ruch, nie? Dobra, wezmę sobie pistolet widzowie. Kamerki i mikrofony, to jest wszystko wywalane. No, uważaj, bo się próg pokona. Dobra. O, weź to? Co? Rudy strzelnicę sobie zrobił. Jest jakiś auto, stary. Dwa chyba są. Całe. Dwa wszystkie. Stary, no, to? Same jest, nie ma. No jakieś zwykłe, balery jakieś. Ej, czekaj. Dwie takie same. Aha, dobra. Jedno obite. Ciekawe dlaczego. Jest pierwszy czy nie? To się, o, dobra. I stój. Stary, mówiliśmy na cicho. Dobra. No, prawie nam wyszło to na cicho. O, prawie. Prawie, stary. Prawie. U. Dobrze, jest to, że tu jest zagłuszanie, bo jesteśmy po tego, pod ziemią. Możemy mieć plecy dalej, nie? Dostał. Dobra. Jeden został z pompą, chowajcie! On ma pompę. Za filarem jest. Dobra, to jest ostatni, a nie dobra, jeszcze jest tam dwóch. Trzeba tego z pompą zdjąć? Dostał dużo. Dobra, to już jest, tamten jest, jeszcze tamten jest z pompą. Uważaj, chowaj się! Dostał, dobra, wszyscy. O, nie mam pojęcia, ale było grubo. To się odszukiwali. Chyba to, dobra. Nastawiłeś tutaj coś, czy nie? No co, tych będę pierdolny, o. Dobra, stary, zwijajmy się tam po prostu. No. Zanim dojadzie tutaj więcej. Dobra, moi drodzy, co tu się stało? Dobra, stary, dosłyszysz? Dawaj, szybko! Wow! Cholera, moi drodzy, co jest? Dawaj, szybko! Dawaj! To jest, stary, bo mi przed oczami wybuchło. To teraz czy tu zjedzie policja na pewno. Jedzie. Tak, dobra, stary. Nie skacz, stup. Dobra, spokojnie, stary, wow. Zwieszenie mi wybuchnie. Oj tam. Wybuchnie. Myślę, że ci auto nie wybuchło. No, jakby wybuchło, to bym wziął twoje. Tak, dlaczego? Tak. Na twoim miejscu sobie wybuchło. Twoja wina. Dobra.
Co jest? Zaskoczyłeś nad autem. No właśnie. Co jest mi sobie? Dobra, spoko ta limona. O, chcesz sprzedać? Co? Co? No mogę cię sprzedać. 70 tysięcy i twoje. Sorry, może pójdziemy na radio do chłopaków. Jakie to było? 62. Halo, jesteś, chłopaki? Siema. Siema, co tam, gdzie jesteście? Co się idziemy? To możemy dojechać. O, pojedziemy, no. Ej, stary, szybko się przebieramy? Oj. Ej. Dobra, szybko. Dobra, widzowie, lecimy. Chłopaki, przygotujcie jakieś bronie. Może nawet te kałachy, wreszcie, wyjmijcie. No, dobra. Dobra, moi drodzy, lecimy do chłopaków, no. Kogo może być dalej? O kurde, panowie! To. Strzelają? Tak, strzelają. Dawajcie! Dobra, stary, zaraz wysiągam linię sam z bagażnika. No ja tam pójdę po kałacha, chyba najlepiej. Dobra, my jesteśmy na Life Invaderze. Ja w ogóle tu twoją limonę, gdzie bym zaparkował za ladośki. O, jesteś rzeczywiście. Zaparkowałem, parkuję tutaj, na wygół. Dobra, zabiegamy na ośkę. Dopóki nie... Dobra, dawaj go! To my, to my! Dobra, musimy na górę lecieć. Co jest na dachu? Nie wiemy, chyba oni. My jesteśmy... Dach tam zajęli. Dobra, idę do środka. O, prawie mi widzowie mieli, co jest? Chowaj się! Chowaj się, Matthew, wracaj tu! Chyba ci są te kałachy. Auto na dobra. Dostał. Dobra, moi drodzy, muszę jakoś wejść na dach. Będę jakoś powinien dać radę wejść na dach. Mam się dach przejąć. O. Dobra, też wchodzę dach. Jestem na dachu jak coś. Dobra, moi drodzy. Też jestem na dachu. Dobra, utrzymamy kolejny. To jest tak, to ja nie strzelam. To nie ja do ciebie strzelam. O. Dobra. Gdzie on jest? Gdzie oni są? U. Chowaj tamtego! To ja. Dobra. Wszyscy? No dobrze, jeżeli tego jakoś nie spać. To ramo, nic tu nie wiadomo, nie ma. To wami jest. O. Tak, zastrzeliłem go. Spadłem z dachu. Dobra, chyba wszyscy, zwijajmy stąd. Yeah. Uuu! O! Dobra! Stary, gdzie są auta? Gdzie są Valerii? Co? Betka moja? Gdzie, znaczy, gdzie są nasze Chevrolety? A gdzie to, gdzie są Chevrolety? Nie wiem, nie było ich. Przeprykował. Stary, weź mnie, podrzuć pod limonę. Schowaliście te wszystkie rzeczy z dołu, czyli towar do Chevroletów? No. Tak jak się mówiłeś, gdy będą atakować, chowamy do Chevroletów, Chevrolety. No. Chowamy do Chevroletów, Chevrolety, poza... No to pytanie skręca, ale... Brawa.